Pawłem Kubiakiem. Jeszcze wynik meczu Znicza Basket, gdzie BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski w Pruszku wygrywa 78-64. Zwycięstwo mimo wszystko dla Was bardzo nieoczekiwane. Graliście z liderem, zespołem uważanym za głównego faworyta tych rozgrywek, a wygrywacie w Pruszkowie, przeważając przez większą 6 meczów. Co mogę powiedzieć? Dla nas to na pewno nie jest niespodziewane, bo pracowaliśmy cały tydzień pod zespół Stali. Rozpracowaliśmy, można jej powiedzieć, ich taktykę i jak widać, przyniosło to efekt. Nic, tylko się cieszyć. Zwłaszcza ten pomysł na odcinanie od piłki w pierwszej połowie Tomka Owanki, widać było, że Stal długo nie mogła sobie z tym poradzić. Tak, na pewno wybiliśmy ich tym z rytmu, ale jak widać, tam jak to z tej klasy zawodnik mimo skupieniu naszej defensywy na nim rzucił 17 punktów, więc nie można powiedzieć, że w pełni poszliśmy, ale myślę, że zaburzyliśmy Stali tym, że często nie miał Tomek punktów. Prowadzicie przez większą część spotkania momentami 15-16 punktów na początku i Stal wychodzi na prowadzenie jednopunktowe. Co wtedy się myśli w takiej sytuacji? Szczerze mówiąc, to nic. Trzeba grać dalej, nie ma się co podłamywać, bo jakbyśmy zaczęli myśleć o tym, że nas dogonili, mimo że mieliśmy 15 czy tam paręnaście punktów przewagi, to można tylko się podłamać. Trzeba grać dalej konsekwentnie. Były 4 minuty do końca meczu, więc mecz jeszcze nie rozstrzygnięty. Takie ważne akcje w ataku w pewnym momencie dał Filip, który odważnie wreszcie zaatakował ten kosz i niemalże urwał obręcz. I twoim zdaniem to był taki ważny, kluczowy moment, że jego energia wam dodała tej siły? Na pewno nas to podbudowało. Jak to trener mówi na treningach, Filip w końcu dał złydek. Załadował piłkę z góry i na pewno to podbudowało cały zespół i dodało nam energii. Dla ciebie to było, nie da się ukryć, też szczególne spotkanie jako człowieka z Ostrowa Wielkopolskiego. Co wtedy się czuje Wychowanek, jak to już dla ciebie to nie było pierwsze spotkanie, co wtedy czuje Wychowanek, jak wygrywa wystawę? No, z pewnością są to specyficzne mecze, wyjątkowe, bo ja nie do końca wierzę, że jak ktoś mówi, że nie podchodzi emocjonalnie do zespołu, do meczu z byłym zespołem, bo chyba tak się nie da. Ale trzeba być w pełni skoncentrowanym. Ze Stalą generalnie, jakby patrzeć na bilans mojego byłego zespołu z Poznania, mieliśmy mało zwycięstw, ale ze Stalą nam się źle nie grało, więc liczyłem na to, że przeniesie się to tutaj na Pruszku i również ze Stalą nam się będzie dobrze grało. Widać było w okresie przygotowawczym, że udało nam się z nimi wygrać, więc na pewno są w naszym zasięgu. No właśnie, na turnieju w Łowiczu już wygraliście z zespołem z Ostrowa. To taki też dodatkowa motywacja była przed tym spotkaniem, że jesteście w stanie wygrać? Z pewnością wiedzieliśmy, że jesteśmy równorzędnym rywalem dla Ostrowa. Tym bardziej był to mecz u nas, a u nas mamy tylko porażkę z Krosnem, co tak naprawdę mogło nam się nie zdarzyć. Krosno nas zaskoczyło w czwartej kwarcie, a my nie za bardzo wiedzieliśmy, jak im odpowiedzieć. Więc liczyliśmy, że poza Krosnem nikt nie będzie tutaj w stanie wygrać w pierwszej rundzie. To będą chyba wesołe święta dla ciebie i całego zespołu. Czwarte miejsce po pierwszej rundzie. Dobra seria 6 zwycięstw z rzędu, 5, to znaczy, że jest się z tego cieszyć. Miejmy nadzieję, że 6 też będzie. No to dobre święta. Dzięki temu, że wygraliśmy, mamy jeden dzień dłużej przerwy, więc to na pewno nas też mobilizowało i teraz nas to cieszy. Dzięki. Dziękuję.